Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Maxterio, a dzisiaj przygotowałem coś niezwykłego. Przenosimy się do świata Morrowinda, ale nie po to, by badać jego krainy czy krasnoludy. Dziś odkryjemy tajemnice i pasje polskich kadżitów. Wyjątkowej grupy, która poświęciła się dubbingowi w tym niesamowitym uniwersum. Przygotujcie się na wywiad, który rzuci światło na głosy i ludzi stojących za nimi. Zapraszam do oglądania. Numer 1. Jak doszło do tego, że zostaliście zaangażowani w ten fanowski projekt dubbingu Morrowind i co skłoniło was do wzięcia udziału? Leszek i Rewest do mnie przede wszystkim napisali. Już nie pamiętam, kto był pierwszy. Wydaje mi się, że Leszek napisał do mnie maila albo na Discordzie się ze mną skontaktowali. Wydaje mi się, że najpierw dostałem maila, bo przez to właśnie znalazłem serwer na Discordzie. Znałem już Rewesta i znałem już Leszka, kojarzyłem ich z YouTube'a, także przede wszystkim to sprawiło, że byłem już zainteresowany tym, co oni tam sobie gotują, a potem dopiero zobaczyłem, że jest to fanowski dubbing do Morrowind. Oczywiście jest to seria mi znana, nie grałem w nią i przyznaję się do tego od razu, ale zawsze miałem zamiar zagrać chociażby w Skyrima, ale wydaje mi się, że oprócz tego, że wiedziałem, że są to porządne chłopaki i że jak na pewno się za coś zabierają i że jak mnie zapraszają, to byłoby po prostu, byłaby to stracona okazja, gdybym odmówił. To fakt, że była to propozycja związana z dubbingowaniem, co jest moją taką, czy można powiedzieć, pasją, hobby bym powiedział. To nie jest coś, w czym się nigdy, w czym się kształciłem, bo absolutnie w tym kierunku nigdy się nie kształciłem, ani nie wykonywałem żadnych ćwiczeń, ani niczego związanego z dubbingiem, ale zawsze to było coś, co mnie jarało, co mi się podobało i kiedy dostałem możliwość spróbowania się w dubbingu, to nie zastanawiałem się nawet dwóch chwil. Nawet jeśli to jest uniwersum, którego nie do końca kojarzę. W sensie kojarzę po nazwie, ale postać, której podkładam głos tak naprawdę na początku i do tej pory jest mi nieznajoma. Okej. Mi się wydaje, że każdy, kto by dostał, choćby nawet nie znając po dubbingu, samej chęci spróbowania, to pewnie by się zdecydował. No może nie każdy, ale większość. No dobrze. Nie ma czego się bać, Nie ma. No, dobrze, jakby się nie udało, to najwyżej by nie wrzucili mojego głosu. Wrzucili, no. Więc cieszę się, że zostało to zaakceptowane. Pewnie można byłoby to zrobić lepiej, ale starałem się. Powiem tak, nie mi to oceniać, ocenią to pewnie gracze. Ani nie mi, no pewnie. Także niech oni ocenią oby pozytywnie. Numer 2. Jakie były największe wyzwania związane z dubbingiem postaci w grze Morrowind? Czy mieliście jakieś doświadczenie z dubbingiem wcześniej? Z dubbingiem, czy miałem doświadczenie? Może zacznę od drugiej strony. Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie na swoim kanale. Czasami bawiłem się w jakieś małe, drobne kwestie dubbingowe, ale to nie było nic na taką skalę jak ten projekt, więc można byłoby powiedzieć, chyba że pamięć mnie zawodzi, nie jest to wykluczone, bo czasami mam problemy z pamięcią, ale jakbym miał powiedzieć teraz na gorąco, to był pierwszy raz, kiedy podkładałem głos jakiejś postaci. Chociaż jeśli chodzi o takie projekty fanowskie, to tak, teraz mi się przypomina, że czasami w reklamach, już nie będę mówił czyich reklamach, kto tam wie, ten wie, podkładałem głos postaciom, aczkolwiek to były takie powiedzmy kilkudziesięciosekundowe wstawki. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, czyli o postać, tak, a w zasadzie o trudności, to chciałem właśnie powiedzieć. Wyzwania jakie były? Wyzwania. Dostałem postać, która nie jest, z tego co kojarzę, zwykłym człowiekiem. To jest postać, która jest jakimś pradawnym bogiem, czy jakkolwiek miałbym to opisać, ale w grze ta postać ma dość specyficzny głos ze względu na to, że na ten głos są nałożone efekty i oczywiście efekty zostały dodane przez resztę ludzi tutaj odpowiedzialnych za projekt w postprodukcji, ale jeśli miałbym powiedzieć o rzeczy, która jest była w zasadzie największym wyzwaniem, to, żeby dobrze charakter postaci, oddać charakter tej postaci, nie znając tak naprawdę tej postaci. Bo mówię, nie grałem, nie znam tej postaci, dostałem tę postać z góry, oczywiście się zgodziłem na nią i
Ja, tak jak już mówiłem wcześniej chłopakom, jestem tylko narzędziem w ich rękach, jestem tylko gliną, z której oni mogą coś ulepić, więc jaką postać mi zaoferowali, taką przyjąłem, ale nie znając tak naprawdę historii ani charakteru tej postaci, jedynie mogąc ją ocenić po samym głosie, to wydaje mi się, że było największym wyzwaniem, żeby dobrze oddać charakter tego Malakatha, nie znając tak naprawdę jego historii ani nic tak naprawdę prócz imienia i głosu, więc... Ale mi się, powiem tak, że to nie było coś, co sprawiło, że odbijałem się od ściany, w sensie, że musiałem robić nieskończoną liczbę podejść. Tak naprawdę poszło mi to całkiem płynnie, więc całość moich prób, mimo tego, że mój tekst był dość krótki, ale próby tam zajęły mi parę minut tak naprawdę. Można powiedzieć, że jak już postanowiłem, jaki głos dam temu tej postaci, to zdecydowałem się, że tak będę przy nim stał i stwierdziłem, że chyba lepiej nie dam rady i wysłałem próbki, także tyle. No, chyba się udało, skoro jednak dubbing robić, tak? Musiało się udać. No, jak zaakceptowali tutaj szanowne grono jury, zaakceptowało moje wysiłki, moje starania, to cieszę się. Nie wiem, czy to... Pewnie można inaczej, na pewno można byłoby to zrobić lepiej, ale... No. No tak zawsze jest. Chyba tak zawsze jest. Nawet się streamy robi, a mogłem tutaj coś lepiej. No tak właśnie. Zawsze. Dlatego to wiesz. Ale mówię, najlepiej to ocenią to chyba według mnie gracze i... Jest to projekt dla graczy, także to graczom ma się podobać, prawda? No, gracze będą grać. Samemu sobie też powinno się chyba, tak się wydaje przynajmniej w jakiejś części. Ja jestem zadowolony. Nie mówię, że nie. Uważam, że po prostu ktoś, kto zna tę postać lepiej i ma większą wiedzę na ten temat, mógłby oddać lepiej charakter tej postaci, ale mówię. Pewnie tak, ale no nie oszukujmy się, to jest fanowski projekt, a nie jakiegoś ogromnego studio, które ma możliwości, pieniądze i tak dalej, nie? Tak, miejmy to na uwadze. Tego nie przeskoczymy na pewno. Może w przyszłości Agility zrobi dużo większy progres. Tego życzę. Numer 3. Jaki rodzaj przygotowań musieliście podjąć, aby wcielić się w postacie i oddać klimat gry Morrowind? No to chyba to, o czym powiedziałem przed chwilą. Przygotowania u mnie nie trwały długo. Po prostu przesłuchałem próbki oryginalnego głosu. Chwilę się zastanowiłem i bez nagrywania, powiedzmy, próbowałem modulować swoim głosem, żeby znaleźć wersję, która mi najbardziej będzie odpowiadać, która mi osobiście będzie się... O, dziękuję bardzo, ustawiłem budzik właśnie na nasz wywiad. Cieszę się, że zadzwonił. Wydaje mi się, że właśnie znalezienie jakby przygotowania. Próbowałem znaleźć głos, który będzie mi osobiście najbardziej odpowiadał, który będzie mi najbardziej pasował tak na czuja tej postaci. Jeśli chodzi o przygotowania odnośnie jakichś ćwiczeń czy czegokolwiek innego, to nic takiego nie występowało, więc po prostu starałem się przygotować pod kątem tego, żeby jak najlepiej zrozumieć tę postać, no w sensie oddać jej charakter, znaleźć głos, który będzie najbardziej pasował. Numer 4. Jakie techniczne aspekty dubbingu były dla was najtrudniejsze? I czy mieliście dostęp do oryginalnych dialogów w postaci do synchronizacji? Tak jak mówię, tutaj Revest podesłał mi próbki z plików gry, które były po angielsku. Dostałem też tekst w kwestie dialogowe, te, które miałem przeczytać. Ich nie było dość sporo. Problemy techniczne, tak? Myślę, tak, że nie było jakoś szczególnie wielu problemów technicznych. Wszystko tak naprawdę rozbija się o to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli próba wcielenia się w charakter. Znaczy, jakie Wiesz co? Myślę, że gdybym miał jeden do jednego odwzorować głos postaci z angielskiego na polski, to byłoby trudne. Dlatego głos, który można powiedzieć zaprezentowałem, to był głos, który sam w stanie byłem, że tak powiem, wymyślić, no nie? Gdybym miał jeden do jednego odwzorować, to byłby problem, to byłoby trudne technicznie. Dlatego nie starałem się odwzorować jeden do jednego, bo byłoby to po prostu niemożliwe, tylko wymyślić coś własnego, co będzie mi łatwo, jakby słowa w tym głosie będę mógł łatwo wypowiadać, głos, w którym będę mógł swobodnie mówić i będzie jednocześnie on bliski temu, co dostałem w formie próbki, tak bym powiedział.
Starałem się nie nakładać na siebie niepotrzebnych trudności technicznych, tylko znaleźć coś, co będzie mi przychodzić łatwo i będzie jednocześnie bliskie oryginałowi. Numer 5. Czy były momenty, kiedy musieliście dostosować swoje głosy lub styl mówienia, aby pasował do charakterystyki postaci w grze? No, kolejny raz. Były momenty, cały czas starałem się, cały czas starałem, tak jak powiedziałem, wymyślić coś na kształt tego głosu, ale nie starałem się go zrobić jeden do jednego, bo po prostu to było, to jest niemożliwe. Dla takiego amatora, jakim ja jestem, przynajmniej było niemożliwe, żeby to zrobić jeden do jednego. Mhm. Cześć. Jaki rodzaj feedbacku dostajecie od fanów projektu? Jeśli uznać, że Revest jest fanem projektu i Leszek jest też fanem projektu, to odzew był bardzo pozytywny, za co jestem bardzo wdzięczny, bo są to osoby, które siedzą w tym uniwersum i są w stanie obiektywnie ocenić, czy ten głos, który wyprodukowałem, się nadawał. Okazało się, że się nadawał, bardzo się z tego powodu cieszę. Jeśli chodzi o odzew fanów, to tak naprawdę ten film, który został wrzucony tam na oficjalny kanał tego całego projektu, widziałem w komentarzach, że dużo osób cieszy się z wielu głosów. Jeśli chodzi o moją postać, to nie widziałem żadnego komentarza na ten temat, ani negatywnego, ani pozytywnego, ale Revest przed naszą rozmową tutaj powiedział, że były momenty, w których chociażby streamerka Bajeczka oglądała ten film na swoim streamie i ludzie doceniali to, no nie tylko mój głos, ale Revest powiedział, że mój głos przeszedł, powiedzmy, próbę ognia, także bardzo się z tego powodu cieszę. Mówię, jestem stuprocentowym amatorem, podejrzewam, że większość też tutaj osób bawiących się w ten projekt to są... Jak na razie to dosyć większością są ludzie, którzy się jednak w tym wiedzieli. Tutaj u nas? W tym projekcie? Tak mi się wydaje, że... Ale zawodowo, czy tylko, że robili coś wcześniej? Coś robili wcześniej, zawodowo nie wiem. Ale wielu chce. No widzisz, no to dobrze. To w takim razie cieszę się, że w komentarze pod tym filmem nie polegały tylko na tym, że ludzie by widzieli różnicę na niekorzyść mojego głosu. Jeśli ludzie tutaj, współtwórcy tego projektu, mają już doświadczenie w dubbingowaniu i ich postacie rzecz jasna wyszły wspaniale, to cieszę się, że ludzie nie zauważyli jakiegoś odejścia od normy w moim przypadku. Może lepiej, żeby nic nie mówili, niż żeby mówili źle w komentarzach. Znaczy, ja twierdzę, że krytyka jest dobra, ale krytyka konstruktywna, a nie... Znaczy, nie chodzi mi akurat o to. Ja oczywiście, że zgadzam się z krytyką konstruktywną. Chodzi mi tylko o to, że jeśli mój głos nie był na tyle zły, że nie sprowokował jakiejś reakcji, to znaczy, że powiedzmy utrzymałem poziom. Ja dalej tylko będę utrzymał, że to, mam nadzieję, ocenią mocno pozytywnie. Ludzie, którzy zagrają, zobaczą film i zagrają, no troszkę próby, że tak powiem, waszych głosów takich chociaż, ale będą już mieli. A jak zagrają w grę, to będą wiedzieć, jaką postać spodziewać się, że to będzie ta postać. Bo ty głos. Nie ukryjesz się. Jeden. Jakie były wasze ulubione momenty podczas pracy nad projektem dubbingu Morrowind? Czy są jakieś szczególne dialogi? Nie mam ulubionych dialogów. Nie znam ich za wielu. To nie będzie niespodzianka, bo już mówiłem, że uniwersum znam praktycznie tylko i wyłącznie z nazwy i tego, co obiło mi się o oczy i uszy, współpracując, a w zasadzie dokładając swoją bardzo małą cegiełkę przy tym projekcie. Ulubione momenty to zdecydowanie zobaczenie ostatecznego projektu. To, że czerpałem bardzo dużo przyjemności z samego nagrywania, z samego tworzenia tak naprawdę, dokładania swojej tej cegiełki, ale mówię, widok tak naprawdę skończonego dzieła, a w zasadzie tej prezentacji wszystkich aktorów głosowych, mimo tego, że tak jak mówię, tutaj czapki z głów dla wszystkich osób, dla Revesta i dla wszystkich osób, które więcej przy tym pracowały, bo ja do tego filmu dołożyłem tylko swój głos, ale oglądanie finalnego projektu to było coś, co bardzo mi się sprawiło, że poczułem dumę, mogąc zobaczyć swoją skromną osobę
w towarzystwie takich wspaniałych i utalentowanych twórców. I ja też mam taką nadzieję i liczę, że ten film też troszeczkę widzom przybliży bardziej, z czym musieliście się w sumie mierzyć. Niektórzy to wiadomo, jeżeli już troszkę chociaż mieli gdzieś, to już troszkę łatwiej im było niż, że tak powiem, amatorom, tak? Robić ten dubbing i że to mi się bardziej pozytywny podkurs, jeżeli chodzi o ten mod, który ludzie pobiorą i będą chcieli zagrać. Ukrywam, że Morrowind to na pewno dwa osoby będzie chciało z polską wersją. Mimo tego, że gra jest dość stara, już wyszły kolejne części z tej serii, to gra jest według mnie nadal bardzo popularna. Gdzieś tam widziałem jakieś pod filmem chyba Revesta, no to sporo osób czeka na tą grę, nie? Jestem w szoku, że takie zainteresowanie nią zrobiło. To dobrze. Ja gdzieś liczę, że może remake zrobią, tak jak chcą Gothica zrobić remake, może i tak. A czy wyjdzie, to nie wiem. Może oficjalni twórcy się odezwą do ekipy tutaj, jeśli chodzi o polski dubbing. To by było, co? No, oficjalnie. Tego wam życzę, tego wam z całego serca życzę. 8. Jaki wpływ na was miała gra Morrowind? Czy macie jakieś osobiste wspomnienia związane z tą grą? Nie miała, bo nie grałem. No niestety takie mam pytanie. Już nie wszyscy to grają, ale... Dobrze, no pytanie jak pytanie. Po prostu moja odpowiedź tutaj zgasiła cały temat. Pytanie jest zasadne. No tak. No jak nie miałeś, no to... Mogę dodać 5 groszy, że kiedyś byłem w sklepie sieci, nie powiem jakiej, żeby nie robić reklamy, i zobaczyłem na półce grę Skyrim i pomyślałem sobie, żebym chciał ją w końcu kupić i w nią pograć, ale była za droga, więc nie kupiłem. To są moje wspomnienia z The Elder Scrolls. No, to było w tamtych czasach, to no, gry jednak trochę ukrywać, a Steamów i tego chyba jeszcze wtedy nie było. Nie pamiętam, jak to jest. Numer 9. Czy planujecie kontynuować pracę nad panowskim dubbingiem innych gier z serii The Elder Scrolls lub może nad jakimiś innymi projektami związanymi z dubbingiem w przyszłości? Jeżeli tak, jakie są wasze przyszłe cele w tej dziedzinie? Bardzo bym chciał, jeśli szanowni tutaj współtwórcy projektu zaproszą mnie do kolejnej edycji, to jak najbardziej z wielką chęcią przyczynię się do jej rozwoju. Mam nadzieję, że nie będę odstawał poziomem i że będę mógł wnieść coś wartościowego do kolejnych projektów, niezależnie od tego, czy to będzie dubbing fanowski do kolejnej części The Elder Scrolls Oblivion albo do jakiejkolwiek innej gry, czy jakiegokolwiek innego projektu. Ale tyczy się to też innych jakichś projektów. Tak jak powiedziałem na początku, dubbing to jest coś, co bardzo, bardzo lubię. To było moje marzenie w młodości, żeby być aktorem głosowym. Oczywiście do tego też trzeba mieć predyspozycję, więc no nie każda osoba nadaje się do każdego, prawda? Do wszystkich czynności. No niestety wiem, że są znacznie lepsze osoby, więc ja nigdy w tym kierunku jakoś nic nie robiłem, ale to są tylko marzenia, a kto mi zabroni mieć marzenie, prawda? Teraz zostałem zaproszony do projektu związanego z Morrowind. Wspaniale się czułem, jak otrzymałem tę możliwość wzięcia udziału w tym projekcie, więc na pewno było to jakoś po części spełnienie marzenia, ale nie ukrywam, że tak mi się to spodobało, że chciałbym po prostu robić to częściej i więcej. Po części można powiedzieć, że troszeczkę doświadczenie. Jak najbardziej. No przecież tutaj tak naprawdę to nie jest tylko kwestia samego udziału, tylko też kwestia postaci, której się udziela głos, bo jeśli jest się człowiekiem, jak większość z nas jesteśmy ludźmi, no to podkładanie głosu człowiekowi jest oczywiście wymagającą sprawą, ale czasami jak się podkłada głos jakiejś innej postaci, jakiemuś bogowi albo, no nie w moim przypadku, ale jakiemuś zwierzęciu, to też trzeba się dostosować do danej sytuacji. Te wszystkie doświadczenia uczą, a oczywiście doświadczenie jest bezcenne, także ja oprócz tego, że bardzo się cieszę, że dostałem takie zaproszenie, to też doceniam fakt możliwości rozwinięcia się w tym temacie i nauki czegoś. Oczywiście to
Nauka nie polegała na tym, że ktoś mi potem mówił, co zrobiłem źle i tak dalej, ale sam z sobą, powiedzmy, mogłem wyciągnąć jakieś wnioski, mogłem dojść do wniosków, że tu mogłem zrobić troszkę lepiej, a tu mogłem zrobić inaczej. No, wiesz, jak to mówią, nie? Trening czyni mistrza. Jasne. Numer 10. Czy macie nadzieję, że wasz projekt przyczyni się do większego zainteresowania grą Morrowind wśród nowych pokoleń graczy? Mam nadzieję, że projekt będzie popularny i o projekcie będzie głośno, głównie ze względu na osoby, które go tworzyły. Chciałbym, żeby grupa osób odpowiedzialna za organizację tego projektu i utalentowane osoby, które brały w nim udział, i absolutnie tutaj nie mówię o swojej osobie, tylko o całym zespole, żeby o nich zrobiło się głośno, żeby na szersze wody wypłynęła ta informacja, że Morrowind dostał nową, powiedzmy, nowy dech, życie zostało w lekkie odświeżenie, no bo... Że nowe życie zostało tchnięte w te już... Nie oszukujmy się, starą serię, więc bardziej mi zależy na tym, żeby aktorzy, głosowi i współtwórcy tego projektu stali się popularni, ale to nie można zapominać o tym, że tak naprawdę tutaj gra Morrowind jest jakby kluczem, więc z graczem Morrowind prawdopodobnie przez grę będą w stanie poznać twórców bardziej niż fani twórców będą mogli poznać grę, bo szczerze mówiąc, no ja jako osoba, która się nie interesowała tym nigdy uniwersum, znam tę grę, więc podejrzewam, że większość osób już też zna tę grę. Więc chciałbym po prostu, żeby twórcy jak najbardziej z tego skorzystali. Tutaj absolutnie nie mówię o sobie, tylko o utalentowanych osobach. Dlaczego nie? No, też jesteś jakby częścią tej ekipy. To jestem, to ale nie czuję się osobą, która jest odpowiedzialna za skalę tego wszystkiego, za sukces tego całego projektu. Na sukces jeszcze poczekajmy. Może ja oczywiście nie umniejszam i liczę, że ten sukces będzie i to ogromny. Mając tego życzę wszystkim. Mówiąc sukces, nie myślę o, nie wiem, wystąpieniu w głównym wydaniu Wiadomości, nie? Tylko chodzi o to, że samo ukończenie projektu i wydanie go na świat to są godziny ciężkiej pracy osób, które za to odpowiadały, i zorganizowanie tak dużej grupy osób, aktorów głosowych, To jest duży ogrom pracy, więc wydaje mi się, że samo wydanie tego projektu, zebranie uwagi gazet, zebranie uwagi osób, które tak naprawdę nie wiedziały o tym na początku, to już jest według mnie sukces. No raz więcej jest słychać o waszym projekcie, tak szybko. A ja ze swojej strony raczej życzę i raczej chciałbym, aby sami twórcy gry zrobili jednak ten... odświeżenie tego Morrowinda, tak jak robią to Gothiciem, znaczy no inna oczywiście firma, ale jak robią remake tego Gothic, to żeby powstał Morrowinda. I życzę wam, żebyście to wybyli tymi, którzy zrobią dubbing jeszcze raz do tego, tylko że do odświeżonej wersji. Tego bym sobie życzył, mam nadzieję, że tak będzie. Ale to dzięki, już czas trzeba pokaże, myśleć nie? Pozytywnie. Trzeba czas pokaże. No bo co, gra, jeżeli chodzi o to, to chyba nie jest taka zła, no tylko po prostu odświeżyć ją graficznie. Myślę, że jeszcze wiele pokoleń by pewnie w nią pograło. No to chyba tylko o to chodzi, nie? Dobrze, mój drogi, dziękuję ci bardzo, że znalazłeś czas dla mnie. Dziękuję. Na ten wywiadzik. Dziękujemy polskim Kadżitom za dzielenie się swoją pasją, za pracę nad dubbingiem i zarzucenie nowego światła na Morrowind. To fascynujące poznanie ludzi, którzy przyczynią się do ożywienia tego wspaniałego świata. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o ich pracy lub posłuchać ich niesamowitych głosów w akcji, zapraszam do odwiedzenia ich kanałów i mediów społecznościowych. Warto się nimi zainteresować. Linki do ich kanałów oraz mediów społecznościowych znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że ten wywiad był dla was równie interesujący, co dla mnie. Dziękuję, że byliście z nami i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!